Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z rodziny biedaków. Jej! Dawno nie było. Niestety nie miałam ochoty ani czasu, więc nie było, tak? A my tutaj mamy wielkie zmiany znowu w rodzinie biedaków, bo jak możecie zobaczyć, pomijając to, co tu się dzieje, nie patrzmy na samą parcelę, bo jesteśmy, moi drodzy, w nowym domu. Ale, moi drodzy, to nie tak do końca jest nowy dom, powiem wam. Pewnie sobie nie przypominacie, ponieważ on jest trochę przebudowany, trochę zmieniony, jego układ, wygląd ogólny. Ale to jest dom, który Balbina zbudowała własnymi siłami, razem ze swoim mężem, Cyrylem. Tak, i ja go postanowiłam wyremontować, a właściwie to Balbina postanowiła ze Sławkiem wziąć kredyt. Tamten stary dom, który razem zbudowali, przekazała swojemu synowi, Cyrylowi i jego rodzinie, żeby w końcu mieli jakiś kąt tylko dla siebie i żeby, wiecie, nie pałętała im się tutaj ciągle matka z ojcem i w ogóle rodzeństwo. Niech mają trochę prywaty, niech sobie tam urzędują, zakładają rodzinę, a Balbinka ze Sławkiem postanowili wyremontować stary dom. Oczywiście jest jeszcze tutaj całkowicie pusto, tak? Bo jesteśmy w trakcie, moi drodzy, remontu i urządzania się, oczywiście. Dlatego dom jeszcze nie jest skończony, szczególnie zewnątrz. Jak możecie zobaczyć, jest całkowicie pusto i niezbyt przyjemnie dla oka. Ale w środku za to już Balbinka powoli zaczęła urządzać wnętrza. Kredyt pozwolił im właśnie na urządzenie się w takim stylu, jakby chcieli. Dół jest praktycznie skończony. Ewentualnie coś w salonie jeszcze można by zrobić, bo jest tak pusto tutaj. Ogólnie chyba poszłam taki minimalizm trochę. Nie jest tutaj za dużo rzeczy. No i piętra, moi drodzy. W piętrach na razie są tylko pokoje i łazienka. I też nie są dokończone. Nie ma tutaj jeszcze dekoracji i takich innych pierdółek, ponieważ no nie miałam kiedy tego dokończyć. To zajmuje strasznie dużo czasu. Dlatego na razie wygląda tak, jak wygląda i jesteśmy w trakcie remontu i w ten sposób na razie będziemy to traktować. Kolejny komputer do kolekcji, to Balbina będzie mogła pisać książkę. Bo chyba nie stawiam nigdzie komputera. No ale to nic. No. I Balbinka ma tutaj, moi drodzy, 3 dni do zmiany grupy wiekowej, więc też niedługo się zbliżamy w ogóle do Balbiny urodzin. To będzie wielkie wydarzenie, tak. Najlepiej włączcie sobie i radio, i telewizor naraz. A tutaj, moi drodzy, możemy uznać, że tutaj mamy o... zdjęcia, kurde, Damiana. Powiedzmy, że to jest Damian. Wierzmy w to głęboko, moi drodzy, wierzmy w to głęboko. No i cóż, co my będziemy robić? Dzieci wysłałam do szkoły, oczywiście. Balbina nie ma już swojej kwiaciarni. Stwierdziłam, że z tym jest za dużo roboty, ona już się starzeje, ona musi trochę odpocząć i... tak, niech idzie skorzystać z toalety. Sprawdźmy przy okazji, czy ten kiwel działa, bo on jest tak na ukos postawiony. I trochę mam obawy, ale w sumie chyba jest okej. Trochę się baguje tutaj coś, ale chyba jest git. Proszę bardzo. Tak się prezentuje nasza łazienka na dole. No, w ogóle bardzo mi się podoba ten styl. I tak mi właśnie wpadł do głowy taki pomysł, bo przy okazji tego, że przebudowywałam sobie całe miłowo, tak, robiłam porządek w moim miłowie, poustawiałam sobie w końcu normalnie te parcele, żeby były w miarę logicznie ustawione, domy koło domów. Zrobiłam centrum, w którym jest, w którym są te budynki centralne, tak? Takie typu bary, jakieś restauracje i inne takie. Czy wy macie rozdane punkty? Chyba się wyzerowało, tak? Nie, no to o to chodzi. Strasznie dużo ten... Z szybko mam potrzeby spadają. Nie wiem. A jak tam nasz piesek? O, przyszedł do nas Błażej. Błażej przyszedł się pobawić z psem. Obejmij przyjaźnie. Co tam, synu? Jak twoja rodzina? O. Może moglibyśmy zrobić jakąś parę petów, ale ostatnio był... Chyba ostatnio były jakieś imprezy u nas w rodzinie, bo
Sara miał urodziny i w ogóle, więc może dzisiaj taki spokojniejszy odcineczek, powiedzmy. Poplotujcie sobie troszeczkę, może o rodzinie i tak dalej. Co to jest? Aha, Boże, Kornelia, Boże, Barbini, na własnej córki nie poznajesz! I ogólnie, o, czemu Alina nie jest traktowana jako twoja rodzina? To jest twoja synowa, jakbyś chciała wiedzieć, moja droga. Wow, nasze drzewo genealogiczne. Cudowne. No tak, oczywiście, widmo... jak ona miała? Jak miała na imię nasza zmarła córka? Zapomniałam już. Ale ja tutaj chciałam zobaczyć Alinę. Czemu Alina nie jest traktowana jako jego żona, ej? Co tu się wydarzyło, ludzie? Omg? Czy Alina zerwała z Barzejem? Ja tego sobie nie... To jest niemożliwe. Zobaczcie, co tu się dzieje. No, Majka tu jest normalnie. On też nie ma żony. No nie rozumiem tego, będę musiała to sprawdzić poza nagraniem. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ale mi się to nie podoba. Jakiś śmieszny piesa. Więc dzisiaj bez żadnych imprez. Zastanawiam się, czy w Sławę wziąłeś swój samochód? A chyba się nie dało go wziąć. Czy się dało? Już nie pamiętam. Wziąłeś, a mogę go postawić? Czy do tego potrzebny jest podjazd? O Jezus. No chciałbym, żeby on skończył ten samochód, bo to jest samochód dla naszej drugiej... nie pamiętam, która to była dziewczyna. O nie, nie mam tego parkingu. Wydawało mi się, że miałam ten niewidzialny parking, ale okej. Widocznie mi się tylko wydawało. Ale dobrze, Sławku. Nie wiadomo, ile ci zostało dni do końca życia. Masz 55 dni już, no. Więc pracuj nad karoserią. O, goście? Jacy goście? Kamila Lamila, no ciekawe. Starałam się wejść też w ogóle do wszystkich simów w Miłowie i ich pozmieniać, ale no, jak widać, nie do wszystkich weszłam. Ale już bądźmy miłe i zaprośmy sąsiadów. No, do tej parceli nie wchodziłam, jak widać, ale do większości powchodziłam i pozmieniałam im wygląd i trochę w domach porobiłam też, żeby coś było. Ty tam nie jedz, tylko może podaj coś? Okej, okay, Kajetan idzie na dodatkowe jakieś zajęcia chyba, czy coś takiego? Więc wróci później, bo tak, mam sobie tego moda z zajęciami pozalekcyjnymi oraz balem maturalnym, żeby było ciekawie, wiecie. Jakieś urozmaicenie w tej grze. W ogóle dziewczyny niedługo pójdą na studia, tak, mają 10 dni, więc... No... Ty musisz iść do toalety. I myślę, że z nimi będzie osobna seria. Ty też musisz do toalety, bo jesteś przeziębiony, oczywiście. Co ty chcesz robić? Rozpocząć określoną karierę jako obiwok. Ale ty chcesz być boginią roka. Nie rozumiem cię, moja droga. Ale skorzystaj sobie z toalety może najpierw. A potem wszyscy zjemy. O właśnie, Błażej to... Już kiedyś miałam taką sytuację, nie wiem, czy ktoś kojarzy z Nataszą z rodzinki zastępczej. Co się dzieje? Nie możesz odsunąć krzesła przez ścianę, ale dobrze, nie możesz, to nie możesz, a jakoś ona mogła. Nie wiem, o co jej chodzi naprawdę. On tam robi, dziewczyny, chodźcie. Nie jesteś głodna w sumie, ani ty. Trudno. Czy ja tutaj komuś rozwijałam romans? Chyba jej z nim. Nie, jej z nim rozwijałam. Czy oni są już parą? Ja naprawdę nie mam jakiejś zaniki pamięci. Tak dawno... ale to taki ładny. Grzegorz Puch. Może by z Grzegorzem spiknąć Kornelię? Ale on do nas pewnie nie przyjdzie. Czy ty też go znasz?
Niezbyt. Ten jest za stary. Tu jeszcze jest ten Gabriel. Ale ja bym raczej Gabriela nie plątała w to, bo to jest chłopak powiązany z siostrą zmarłą naszą. Kurde, zapomniałam jak ona miała na imię. Amelia? Chyba coś... Ten deseń... No nieważne, spróbujemy zadzwonić do tego typa. Grzegorz Puch on się nazywa. Gdzie ty jesteś? Masz telefon? Nie ty. A nie, no dobrze, ty. Gdzie ty jesteś? To nie twój pokój, ale okej. Nie masz telefonu. Oczywiście, bo po co? Dobra, w takim razie... Czy ja wstawiłam wam gdzieś telefon w domu? Pewnie nie, bo po co? Nie wiem, po co im telefon. No niestety, gdy dom jest w trakcie remontu, to tak się zdarza, prawda? No tutaj mamy tą książkę telefoniczną, ale... Skoro mamy go w znajomych, to nie będziemy na razie czytować. O, widzę, że w ogóle wrócił Kajetan. A czy Kajetan z kimś ten? Zaczynał kręcić. Zadzwoń do Sima, po prostu, żeby porozmawiać. Przyprowadziłeś Ronalda? Serio? Cornelia, długo tam będziesz? O. No ja cię kręcę, ale masz brykę, koleżanko. Nie, myślałam, że to jakoś... Uhuhu. No to możesz wyrwać na taką brykę teraz tego rudzielca, czekaj. Powitaj Sima, Grzegorz. Ronald, ty nie jesteś nam niczego potrzebny. Nie chcę nic mówić, ani sugerować, ale... Serio. Tak jakby nawet jesteśmy trochę nie... Jesteś trochę niemile widziany, powiedziałabym. Zważywszy na twoje były relacje z Anną. A teraz aktualne relacje z... z Angeliką. Czy dasz się od razu podziwiać? Jakieś dowcipy? Powiedz, jaka to jesteś zabawna, hehehe. I w ogóle w końcu jesteś z rodziny biedak. Wyjdzie coś z tego? O, coś mu się nawet podoba, no. Co tu jeszcze możemy? Jakieś gesty jeszcze? Aha, zaczęli tańczyć, no super. Ale gesty, wiecie, szybko nabijają relacje. Miał być spokojny odcinek, a ja znowu całej rodziny nie ogarniam, tylko się skupiam na w ogóle jednej simce. No ale wiecie, tu próbuję teraz z dziećmi trochę. Co się dzieje, Balbina? Wysnuj ci się nie podoba, ty jesteś normalna. A już chyba kiedyś miałam, wiecie co, problem z tym wystrojem i... Zdaje się, że coś jest niedomalowane, albo chodzi o płytki. Sama teraz już nie pamiętam, ale zobaczę. Wszyscy mają taki wystrój potworny w tym pomieszczeniu. Coś tu jest nie tak. Ale nie mam pojęcia co, szczerze powiem. Możliwe, że to ta podłoga. Pamiętam, że już kiedyś miałam problem i to nawet chyba w tym samym domu. Więc tak. Czy podłoga wam się nie podoba, serio? Ale mi się podoba i co ja teraz zrobię? Ale jak zmienię na to? Nope. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Ale okej. Okay. Tutaj się dzieją flirty. Karolina wyrywa tutaj chłopaka. Czy tam Cornelia, tak. Co za różnica. Czy on się już przestał podobać? Nie, dalej macie pierunka. No i wystarczy wam ten jeden pierunek. Muszę z twoim przyjacielem, proszę bardzo. Zaproponuj. A nie, dam ci drżaka. Jaki jest twój znak zodiaku? Relaksuję w wannie, ej, nie. Pokaż tą wannę, stary. No po prostu nasz drogi senior. Relaks w wannie. Te sprawy, proszę bardzo. Nie wiem, czyje to były lekcje. To były chyba Kajetana. Pomóż mu odrobić lekcje, skoro już z nim spędzasz czas. Sławomir dalej się kąpie, więc niech się kąpie. On jest stary, więc... Nie będę go męczyć. Ja ci proponuję, żebyś wyprosiła już wszystkich. Ty też masz do niego? A jakby zrobić dramę siostrzaną? Jak myślicie? Chociaż oni wcale nie są jacyś zauroczeni specjalnie, więc może
Cornelia nie zauważy, nie zwróci uwagi. Ona ma aż dwa piorunki do niego. Ale ona tutaj z kim była? Z nim też ma dwa piorunki. Nie wiem, może ona jest jeszcze niezdecydowana. Już nie lubisz jej? O co chodzi? Tak. A czego ty chcesz? Iść się kąpać nawet? Ty idź coś zjedz. Stary. Co tu się dzieje? Aha, bo my nie mamy czegoś takiego jak resztki. Co wy robicie? Barbina, weź wyproś w końcu tych ludzi. Pożegnaj się z... Wszyscy. To wtedy pójdą sobie? Czyli twoja córka uskutecznia romanse. Obejmij romantycznie... O ile się w ogóle zgodzi. Zgodził się, no jaki typ? Jeszcze go całuje po szyi, no patrzcie ją, no coś takiego. Aha, on już idzie do domu. Aha, bo ja dam wyprosić wszystkich, o ja, ale zlamiłam. No dobra. Trudno. Cornelia, znaczy Karolina nie posunęła się dalej niż mogłaby. Tak, nie było pocałunku ani nic z tych rzeczy, więc wiecie. Ej, tutaj widzę, że się przygotowuje jedzenie. Na dwa garnki, nie? Każdy sobie. A to chyba zdaje się, że trzeba wymienić lodówkę, bo nie będzie można jeść resztek. A jednak jak wiemy, resztki są dosyć takie przydatne. No tak, no na dwie kuchenki nie ugotujecie, Sławku. Znaczy na jedną. Córka podała zupę. Więc co? Czy da się coś z tym krzesłem zrobić? Tak. To stoi normalnie, a tamto nie chce działać. Nic już tego nie rozumiem, moi drodzy. No tak, biedna Barbina musiała iść na dwór do śmietnika. Ja na następny odcinek postaram się dokończyć ten dom, jeśli mi pozwoli na to czas i w ogóle. O, tutaj nasze kujony odrabiają lekcje. O drugiej w nocy, nie? Tutaj Kajetan jako jedyny ma podwójne łóżko, nie? A dziewczyny niestety dzielą jeszcze pokój razem, no, takie życie. Tak, ten tydzień był dla Balbiny wspaniały i ona ma tutaj pełno romantycznych pragnień na raz, więc może Sławomir się tym zajmie. Sam by coś chciał w sumie, może dzieci wyślemy do szkoły, a oni sobie coś tutaj uskuteczniają, no nie? Chciałam ci powiedzieć. No ale dobra, śpi, taka wola nastolatka. Biedna Cornelia, chce flirtować z tym Grzegorzem, a Karolina, tak jakby, no, odbiła siostrze, ale to nie było powredności, po prostu tak się stało i już, no, gadali ze sobą chwilę i coś się iskrzyło. Na tym nie można zapanować, albo jest chemia, albo jej nie ma. Na to człowiek nie ma wpływu, nie, nie. Proszę bardzo. Chodź tutaj podziwiaj Balminę. Obejmij ją romantycznie. Jak tam Cornelia? Aha. No i ty nic nie zrobiłeś. To masz pecha. Idziesz do szkoły i tak. Wszyscy do szkoły. Bo tutaj matka z ojcem. No chyba sobie żartujesz. Nie ma opcji, Balbina. Że nie ma żadnej wpadki przed starością. Absolutnie. Chyba, że z tej głupoty to sobie adoptujesz. Nie za bardzo. Bo czemu ty nie poszedłeś do szkoły? Jesteś kujonem, chciałam ci przypomnieć. Więc won. I zobaczymy, moi drodzy, co mamy dostępnego. A możemy iść na nogach? Tylko proszę, albo nie, ubierzcie się najpierw, co? Możecie się przebrać? Nie ma tu jakiejś komody na dole? O Jezu, czy ja w ogóle nie wstawiłam komody do domu? Nie mam pojęcia gdzie. Mam teraz tyle tych parcel, że... Normalnie Sławek zabrał Balbinę prawie do Chin. XD. Nie wiem co tu jest, ale wow. Prezentuje się to nieźle. Ja tutaj musiałabym zacząć im spełniać pragnienia.
Żeby trochę nam się czas przedłużył, wiecie? Co za picza. No picza jedna, no. Żryj. Żryj ten makaron. Psujesz Sławkowi dzień. Zjedzcie ten makaron. A potem sobie zrobicie zdjęcie. A co tu obok jest? Aha. Tutaj nie widać. A na górze coś jest? O, ja cię panie. Jak to tu siedzi? Jesse Carrey. Kto by pomyślał? Jak w ogóle się odstrzeliła, nie? I proszę bardzo, Angelika, biedak. No, ładnie. Niech wam będzie ranka marzeń tak nas... na koniec odcinka i w ogóle... O, nawet... Jezus Maria. Musisz tak ciumkać? Fujka. Tylko nie użyj tam. Angelika z tym brzucholem tutaj dla... Co tam się dzieje? O, rany. Wszyscy przyszli, o matko, nie. No i od razu jest randka marzeń, kudeleszka. Sławek, idź sobie, wiesz co, na masaż. Proszę. Idź se na masaż, boś stary, rozmasuj te stare kości. A ty, Balbinka, co ty możesz robić? Tutaj są jakieś gierki. Jest tu coś ciekawego dla ciebie, Balbina? Co to za duch? Żywy posąg. Okej, nie mam pytań. Co to za Wanda, która jest twoją najlepszą przyjaciółką, lol? Gdzie ona tu siedzi? Ona jest twoją najlepszą przyjaciółką? Serio? No weź dołącz do Wandy. W sumie już teraz tak wyglądacie, że... Czy ty zleciłaś w windzie, ziomanko? A nie przecież patrzeć na masaż... Na masaż Sławka. Jeść znowu, oczywiście. A ty siku, wiesz co, idź może do tej toalety. A, gdzie ty idziesz to przeglądać? Ej, może faktycznie kupimy jakąś biżuterię? Ale nie wiem, gdzieś się to wyhaczył znowu, bo ja tego tutaj nie widzę. Tu jest za dużo atrakcji dla nich, moi drodzy, po prostu. Co by tu kupić, Barbince? Ona coś tutaj niby ma, ale... Może jakiś naszyjnik? Kupmy jej naszyjnik. Ale czekajcie, bo to jest męskie. Ja to jednak jestem mądra, nie? Bez jaj. A w sumie to... Czemu taki stara babcia się pokazała? Nie wiem, jak Balmina tak będzie wyglądała. Hip, lip, lip, lip. Kupię może takie kolczyki. Gdzie jest kolczyk na prawe ucho? XD. Tutaj. Teraz możesz jej dać to w prezencie? Gdzie ta twoja żona głupia? Jeździ tymi windami i nic więcej nie robi. Gdzie idziesz do jakiegoś typa? Chcę ci dać prezent. Chyba nie można dać. Nie macie samochodu, gdzie wy chcecie robić coś Barbara w samochodzie, Sławek? Zlituj się. Rozdają te pieniądze na lewo i prawo. Tak, daj jej swoje zdjęcia w prezencie. Myślę, że się ucieszy. Jak romantycznie. To nie był zbytnio okrzyk radości, nie? A ty co możesz mu dać? Powiedzmy, że to była jakaś ich rocznica. Ty możesz zakończyć randkę. No i macie super randkę marzeń, moi... No i git majonez! Przestań, nie będziesz miała żadnego dziecka. Weź ogarnij swój mózg. Boże, ona jest nieznośna. Jakie dziecko? Jakie dziecko? Nieważne, nieważne. Balmina i dziecięce marzenie to jest... Nie, 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 nie. Koniec dzieci, już ma ich chyba szóstkę czy siódemkę, nawet nie liczę. W każdym razie, moi drodzy, ja będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. W kolejnym będą już urodziny Balbiny, więc czekajcie z niecierpliwością, tak jak ja. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!